Witam. Dzisiaj poopowiadam ogólnie o anime Naruto i dlaczego jest ono niejednokrotnie lepsze niż większość seriali czy filmów. Zapraszam. Standardowo oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka oraz wielkie dzięki wspierającym za hajsik. Zanim jednak zacznę przedstawiać poszczególne aspekty anime, to chciałbym coś zaznaczyć. Osobiście dużo bardziej wolę seriale od anime, bo wolę jednak rzeczy realne, jednak nie umniejszam tutaj znaczenia chińskich produkcji. Będę tutaj głównie odnosił się do Naruto, ale domyślam się, że jakaś część anime ma z tym dużo wspólnego. Zaczniemy od długości anime. Naruto jest bardzo długie, ma naprawdę setki odcinków, licząc Boruto prawie 1000. I to przyczynia się do tego, że świetnie może nam przedstawić postacie. Wiadomo, że jedne zostały nam pokazane lepiej, drugie gorzej, tego nie da się uniknąć, ale dzięki temu, że to anime w październiku tego roku będzie obchodzić 18 urodziny, mogliśmy doświadczyć tego, że żyliśmy z postaciami równolegle. Sam zacząłem je oglądać jako dziecko, a teraz jestem już starym prykiem, a tematów do rozmów na temat Naruto nie ubywa, a wręcz przeciwnie. Druga sprawa to długość samych odcinków i częstotliwość pojawiania się ich. Odcinki trwają niewiele, bo zaledwie 20 minut. Zapewne część z was siedzi w autobusie dłużej, żeby dojechać do pracy czy szkoły, więc taki jeden odcinek można obejrzeć bez problemu. Nie są one też zbyt długie, żeby zjeść jakiś posiłek. Ja osobiście, gdy coś jem, to muszę coś obejrzeć. Zamiast szukać filmiku na YouTubie, może to być jakiś odcinek anime. Tak więc, czy jesteś dorosły, czy nie, raczej nie będzie problemu, żeby znaleźć sobie te 20 minut raz na tydzień, co jest właśnie kolejnym argumentem. Odcinki raz na tydzień. Osobiście nie znam żadnego dobrego serialu, którego odcinki wychodziłyby co tydzień, cały czas. Zazwyczaj naprawdę dobre produkcje mają coś około 10 odcinków na rok. Te, które nie są tak obszerne, może i występują częściej, ale nie spotkałem się jeszcze z tym, żeby odcinki wychodziły co tydzień przez prawie 20 lat. Trzecim moim argumentem jest przystępność. Anime to bajka. Nie oszukujmy się, w oczach większości starszych osób są to smurfy, tyle że tutaj się zabijają. Jednakże to, że jest to animacja, to działa na plus. Z tego względu, że trafia do młodszych osób, ale dorośli też bez problemu mogą to oglądać. Dodatkowo są anime takie jak Naruto, które na pierwszy rzut oka wydają się głupkowate, ale są też anime takie jak Rainbow czy Zankyo no Terror, które są raczej dla starszej widowni, a młoda osoba zazwyczaj nie odbierze tego tak dobrze jak te, które przeżyły trochę więcej na tym świecie. Tak więc w zależności od tego, czego szukamy, możemy znaleźć tutaj wszystko dla wszystkich. W przypadku seriali czy filmów jest to często mocno ukierunkowane w jednego odbiorcę. Jasne, możesz mieć 12 lat i oglądać Jak poznałem waszą matkę i się śmiać, ale mnóstwa rzeczy po prostu nie zrozumiesz. Nie inaczej jest z Wikingami, na pierwszy rzut oka serial o wojownikach i bitwach, a tak naprawdę jest tam tyle rzeczy, które można wynieść z serialu, że głowa mała. Jasna sprawa, że identycznie może być w Naruto czy innych anime, z tym, że w tym konkretnym przypadku to nie psuje tak ogólnego odbioru. W Naruto jest dużo wielkich słów, ważnych rzeczy, ale najczęściej trzeba się naprawdę nad nimi zastanowić, żeby je zauważyć. Są bardziej takim easter eggiem niż czymś, czym to anime ma kusić. Kolejną rzeczą są tu emocje. Możemy tu znaleźć prawie wszystko, od złości do dobrych serc. Od różnych miłości czy friendzone'ów, czy po prostu śmierci postaci, z którymi się utożsamialiśmy lub po prostu lubiliśmy. I mimo, że dla przeciętnego Kowalskiego jest to tylko kilka kresek i podłożony głos, zapewne wiele z was, w tym też ja, śmialiśmy się przy tym anime, wkurzaliśmy czy płakaliśmy. W filmie rzadko jest to możliwe, bo nawet te dobre filmy są zbyt krótkie, żeby tak mocno się przywiązać do bohatera. Natomiast w serialach jest to już możliwe. Aczkolwiek większość seriali często idzie jedną ścieżką, gdzie głównym bohaterom nic się nie dzieje lub koniec końców z tego wyjdą bez szwanku. W samym Naruto jest przynajmniej kilka postaci, po których nie jeden z was płakał. Akcja. Z racji tego, że to animacja, twórcy mogą zrobić co chcą. Nie ogranicza ich zła gra aktorska, otoczenie czy jakieś przykładowe słupy elektryczne w filmie, który rozgrywał się 1000 lat wstecz. Raczej tutaj rzeczy są wstawiane celowo. Z tego też powodu właśnie w Naruto mamy czakrę, efekty specjalne w postaci jutsu lub po prostu z perspektywy osób nieznających anime to magia i czary.
Dzięki temu wszystkiego mam wrażenie, że twórców anime ogranicza tylko wyobraźnia. Jeśli chcą, mogą stworzyć bohatera o dowolnej posturze, dowolnym zachowaniu czy umiejętnościach. Wydaje się też, że doszli prawie do perfekcji, bo wystarczy kilka małych szczegółów w samej aparycji danej postaci, żeby od razu stwierdzić, czy jest on zły, czy dobry, silny, czy słaby. Dubbing. Okej, bądźmy ze sobą szczerzy, nie jestem żadnym audiofilem czy ekspertem od dźwięku, sposobu wymowy, jednak uważam, że to co robią Japońcy jest przekozackie. Potrafią wyrazić każdą emocję słowami, krzyki, spokojne mówienie, obojętność, zaskoczenie. Jezu, jakie to jest dobre. Nie obejrzałem co prawda wielu anime, ale nie spotkałem się jeszcze ze złym dubbingiem, czy ogólnie efektami dźwiękowymi, muzyką. Zawsze to był w pewnym stopniu atut danej produkcji. Każda ważniejsza postać ma swój własny motyw muzyczny, który wystarczy, że słyszymy i już wiemy, jakiego nastroju się spodziewać. Dostępność. W dzisiejszych czasach królują najróżniejsze serwisy VOD, takie jak Netflix, za którego trzeba płacić. Co prawda myślę, że nikt nie ma większego problemu, aby znaleźć dany film czy serial na stronach, co tu dużo mówić, mniej legalnych. Ale często wiąże się to z masą reklam, które są problematyczne. Dla mnie to już nie ma znaczenia, pracuję, więc mogę sobie pozwolić na ten koszt za wygodę, ale wydaje się, że anime nie ma tego problemu. Bez żadnej trudności można znaleźć dowolne odcinki najróżniejszych japońskich produkcji. Obsada. W przypadku filmów i seriali, tym bardziej jeśli są to adaptacje jakichś książek, to wygląd postaci, zachowanie, głos może nam się nie podobać. Różne postacie się przewijają i są te ważniejsze jak i mniej, ale jest ich kilka. W przypadku Naruto wygląd postaci i jego zachowanie z góry jest przypisane i jedyne do czego możemy się przyczepić to głos, a o tym już mówiłem wcześniej. Jeśli chodzi o bohaterów, jest ich multum, naprawdę cała gama najróżniejszych charakterów. Znajdziemy tutaj śmieszków, leniuszków, badassów, ludzi obojętnych, silnych, słabych, żądnych władzy, pogrążonych w smutku czy cierpieniu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Chyba tylko nie ma zdrad, w sensie nikt nie zdradza swojej partnerki czy partnera. I tak ogólnie, nie chcę umniejszać nic serialom czy filmom i tak samo nie chcę pokazywać, że anime to bezbłędne dzieła, najlepsze na świecie, bo tak nie jest. Sam tak jak już wspomniałem, wolę seriale niż anime i jeśli miałbym wybierać pomiędzy dobrym serialem a dobrym anime, wybrałbym to pierwsze. Ale tak to wygląda teraz. Gdy byłem 10 lat młodszy, wyglądało to znacznie inaczej i gdybym wtedy obejrzał Sherlocka, uznałbym pewnie, że jest jakiś detektyw, co rozwiązuje sprawy i okej, fajnie. Dziś mam więcej do powiedzenia o tym serialu. Można tam dostrzec rzeczy, których się nie zrozumie jako dziecko. Nie inaczej jest z Hannibalem. Wtedy bym uznał, że jest to serial o zabójcy i kanibalu. Dziś stwierdziłbym, że jest tam pokazane różne spektrum zachowań, takich jak psychiczne problemy, chęć bycia lepszym od innych, czy manipulowania właśnie ludźmi. Po prostu w momencie, w którym oglądasz większość dobrych seriali, musisz trochę przeżyć, doświadczyć, dojrzeć. W przypadku anime Naruto możesz to oglądać jako dziecko i świetnie się bawić, ale możesz też oglądać jako dorosły i prócz tej dobrej zabawy z tą produkcją możesz dostrzec też rzeczy, które mają głębszy sens. Przez cały ten odcinek porównywałem dobre anime do dobrych seriali, przynajmniej moim zdaniem. Najśmieszniejszym kontrargumentem przeciwko ogólnie anime są dla mnie teksty typu: bo w tych bajkach to tylko się zabijają jakieś demony i magia, przecież to nie jest prawdziwe. Ja słyszałem takie teksty. Najlepsze jest to, że później ktoś idzie oglądać jakąś modę na sukces albo inną pierwszą miłość, w której nikt nie jest ze swoją pierwszą miłością, tylko każdy już był z każdym. Zabawne. Podsumowując, dla mnie subiektywnie anime, nie tylko Naruto, często stara się pokazać najróżniejsze cechy ludzkie, doprowadzić do jakiejś refleksji i bardzo często pokazuje tą dobrą stronę ludzi, tak jak Naruto ma bardzo dobre serce i każdego próbuje nawrócić, żeby właśnie tego zabijania nie było. Tak samo historia nawet antagonistów często jest poprzedzona tym, że ktoś stracił bliską mu osobę i chce wznieść wojnę tylko dlatego, żeby poświęcić jakąś część ludzkości, aby już nigdy nikt się nie zabijał. Jak to było w przypadku chociażby Paina czy Obito, którzy chcieli zaprowadzić na świecie pokój, ale wybrali nieodpowiednią ścieżkę.
I to by było na tyle. Dajcie znać, jak wy odbieracie anime. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!